Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasara, witam Państwa. Naszym gościem jest Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, wiceprzewodniczący Platformy w regionie, w województwie śląskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana. Który mamy rok, Panie Prezydencie? Który mamy rok? A? 2021. Jarosław Kaczyński wybrany prezesem PiS, Donald Tusk przewodniczącym Platformy, do tego Polska odpadła z Mistrzostw Europy. Jak Panu się podoba ten powrót do przyszłości? Bardzo, jeżeli chodzi o Donalda Tuska, bardzo, myślę, wielu osobom się podoba. Czyli musiało się zmienić tak wiele, żeby nie zmieniło się nic. Panie redaktorze, są osoby, które są ponadczasowe, a Donald Tusk, jeszcze będąc w Brukseli, nabrał jeszcze większego doświadczenia tego międzynarodowego i myślę, że w tej trudnej sytuacji Polski, w jakiej znaleźliśmy się przez rządy Prawa i Sprawiedliwości, czyli takiej izolacji od wszystkich partnerów zagranicznych, akurat Donald Tusk jest najlepszą osobą, która może przywrócić nasze miejsce w Unii Europejskiej, w świecie, bo dzisiaj trudno znaleźć, właściwie tak zastanawiam się, partnera, z którym jeszcze rozmawiamy i z którym się jeszcze nie pokłóciliśmy. No myślę, że oprócz Węgier to nie jest łatwe. Czy Platforma Obywatelska to nadal obywatelska, demokratyczna partia? Zdecydowanie tak. I w tej demokratycznej partii przewodniczący wybrany głosami wszystkich członków rezygnuje ze stanowiska, bo z Brukseli wraca prawowity szef tejże. I to jest właśnie pokaz siły Platformy Obywatelskiej i przywództwa. Może to jest pokaz siły i przywództwa, ale czy to jest pokaz demokracji? Panie redaktorze, ale przecież nie jest powiedziane i nie wiemy kiedy, ale odbędą się wybory nowego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Odbędą się wybory nowego przewodniczącego? No wcześniej czy później na pewno. No wcześniej czy później, czyli za 4 lata, jak się skończy kadencja. Nie, dlaczego? Nie wiemy kiedy. Nie ma jeszcze decyzji w tym temacie, a Donald Tusk został w demokratyczny sposób wybrany wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Przecież Rada Krajowa głosowała na... No Rada Krajowa, ale chwalicie się cały czas, że jesteście najbardziej demokratyczną partią w Polsce. Tak, i demokratycznie szefem został wybrany Borys Budka. A teraz gabinetowo. Borys Budka pokazał klasę polityka, dla którego nieważna jest jego osobista ambicja i to, kim on będzie, ale ogół zrezygnował. Pełniącym obowiązki jest Donald Tusk, wybrany praktycznie jednogłośnie przez Radę Krajową, a następnym krokiem są wybory. Może pana, nie tak widzę tutaj poświęcacie... żadnego, panie redaktorze, lepiej jak wybrało go kogoś 200 kilka osób Rady Krajowej, która też jest demokratycznie no wiadomo, wybierana. No w ogóle po co wy robicie takie wybory demokratyczne w całej partii, jak zrobiliście z Budką, skoro można w łatwiejszy sposób, tańszy, szybszy wybrać przewodniczącego. Oczywiście zasługi, to co zrobił Platformie, każdy mówi, że jest przewodniczący, no bo trudno mówić pełniący obowiązki, ale trzeba sobie zdać sprawę, że pan Donald Tusk w tej chwili jest pełniącym obowiązki, więc demokracja, zasady, statut zostały zachowane. Panie prezydencie, Michał Gramatyka, może to odstrasza też niektórych członków waszych, prominentnych zwłaszcza. Michał Gramatyka wypisał się z Platformy. Ale co odstrasza? No, ten taki nie do końca demokratyczny tryb, w którym Donald Tusk wraca do władzy. Niedemokratyczne jest startowanie w wyborach w ramach partii, czerpanie korzyści z bycia w jakiejś partii, pełnienie wielu ważnych funkcji w jakiejś partii, a później pozostawienie kolegów, przyjaciół, znajomych, a przede wszystkim, to co powiedzieć, przede wszystkim wyborców, którzy głosowali na pana Gramatykę, ale głosowali na listę Prawa i Sprawiedliwości, chciałem powiedzieć, głosowali na listę Platformy Obywatelskiej. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci, a przy okazji żegnamy się z Państwem, bo to ostatnia nasza rozmowa przed przerwą wakacyjną, więc usłyszymy się pod koniec sierpnia, prawdopodobnie pod koniec sierpnia. Przede wszystkim mamy życzyć wspaniałych, słonecznych wakacji. Tak jest. I zdrowych, wszystkim Państwu i zdrowych, również zdrowych, tego życzymy. Do usłyszenia i do zobaczenia. Problemów. Dziękuję. Do zobaczenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej w województwie śląskim, jest naszym gościem. Po raz drugi witamy Państwa, witamy Pana. Witam ponownie. Michał Gramatyka już nie jest członkiem, poseł Michał Gramatyka nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Arkadiusz Chęciński w takim dość emocjonalnym wpisie na Twitterze skomentował to, pan pozwoli, że przytoczę, wstyd dla kolegów, wobec kolegów i przyjaciół z koalicji, wstyd wobec wyborców, szczególny wstyd dla regionalnej Platformy. To również dla pana wstyd? Myślę, w pewnym sensie tak.
ponieważ to niefajnie mieć wśród swojego towarzystwa, wśród swoich znajomych osoby, które w każdej chwili mogą zdradzić. Tak, wstydzę się kolegów, którzy mogą zdradzić, a nie mam takich do tej pory, rzadko mi się zdarzało, żebym nie mógł na kimś polegać, albo żebym na kim polegałem, no bym się na nim zawiódł. Nie, to jest chyba jednostkowy przykład i dlatego tak, jest mi wstyd. Nie, poseł Gramatyka w tym studiu wczoraj zresztą, a także wcześniej podczas konferencji takiej zapoznawczej z ruchem Hołowni mówił, to ja to tak odebrałem jako złośliwość, że w końcu będzie miał coś konkretnego do roboty w nowym ugrupowaniu, do którego się wybrał. To co, to u was za wiele do roboty nie ma? Przykro się słucha takich rzeczy. Myślę, że pan Gramatyka gdzieś się zagubił. Nie potrafi wytłumaczyć swojego ruchu, którym tak jak powiedzieliśmy, no zdradził swoich przyjaciół, znajomych, członków Platformy, ale przede wszystkim wyborców, to pragnę podkreślić, no i wymyśla różnego rodzaju historie, żeby uzasadnić ten dziwny krok, który pewnie kiedyś okaże się, dlaczego to zrobił. A Gramatyka zdradził swoich wyborców, zdradził Platformę, pan mówi, tak? Zdecydowanie tak. A pamięta pan, jak ile to z rok temu przejmowaliście działaczy Polski 2050 w Sosnowcu? No, o ile dobrze pamiętam, nigdy nie zostali zweryfikowani przez żadnych wyborców, nie byli... No tak, ale wtedy pan mówił, że to nie jest żadne wrogie przejęcie, że to wzmacniamy Koalicję Obywatelską. No to co, ale panie redaktorze, ale proszę zauważyć, że ja nie mówię nic... Od Hołowni do Platformy to jest wzmacnianie, a jak w drugą stronę to panie zdrada? Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, osoby nie były weryfikowane przez wyborców. Zdecydowały się na to, żeby współpracować w Sosnowcu w ramach Platformy Obywatelskiej. Ale triumfowaliście wtedy i ogłaszaliście ich, pokazywaliście przed dziennikarzom jak jakieś trofeum łowieckie. Panie redaktorze, ja bym tak nie mówił o osobach, które bardzo ciężko dzisiaj pracują na rzecz Sosnowca. Są jeszcze w Platformie? Oczywiście, że tak. Są i będą, ale to są dwie różne rzeczy. I nie porównujmy osób, które zostały zweryfikowane przez wyborców. To, że są na jakichś listach jakiejś partii politycznej, które są osobami pełniącymi ważne funkcje w jakiejś partii politycznej. Są osobami, które są w ogóle znane jako działacze tej organizacji i nagle nie wiadomo z jakich przyczyn przechodzą do innej partii. Także i proszę zwrócić uwagę, że ja w żaden sposób negatywnie nie mówię o ruchu Szymona Hołowni. No, taką podjął decyzję, przejmuje na swój pokład osobę, tylko zastanawiam się, w jaki sposób to będzie nowe. Bo jeżeli nowe polega na tym, że są osoby, które były w kilku partiach, nie mówię tutaj o panu Gramatyce, tylko o innych osobach, no to nowe nie jest, ale to nie nasz problem, nie mój problem. Szef jest nowy, może o to chodzi. A propos regionalnej platformy, mówił pan o wstydzie, który wywołuje, tak pan skomentował, odejście Gramatyki. Podobno pan... Znaczy przede wszystkim chodzi o wstyd pana Gramatyki, bo mam nadzieję, że na tyle jest świadomy tego, co zrobił, że nie triumfuje. Zresztą widziałem pana oglądałem tą rozmowę i jakiejś radości w oczach pana Gramatyki nie widziałem. Tak jak mówię, no nie rozumiem tego ruchu, bo tak jak no, gdziekolwiek oglądając różnego rodzaju materiały z panem Gramatyką, no nie zauważyłem, żeby to był jakiś taki triumf, radość, że przechodzą no, do czegoś lepszego. Tak. Ale panie jeszcze tak. Powiem, no jeszcze przed panem Gramatyką możliwość powrotu. No, powrotu dokąd? Do Platformy Obywatelskiej. Każdy w życiu popełnia błędy. Może jakaś... Gdyby dzisiaj się coś... Jeszcze myślę, że jeszcze jest chwila czasu na przemyślenia. I pomyślał, a nie, źle zrobiłem, panie jednak wrzucę, to przyjęlibyście go z powrotem. Panie redaktorze, każdy z nas nieraz pod wpływem jakichś emocji, czegoś, co się zdarzyło w naszym życiu, podejmuje decyzję, a potem kładzie się do łóżka i myśli, no chyba to nie było dobre. Jesteśmy w stanie powiedzieć swojemu koledze, znajomemu, sorry, przepraszam, popełniłem błąd. Jeżeli to staje się szybko, to rzeczywiście jest błędem. Ja myślę, jeżeli że Michał Gramatyka od piątku się już położył do łóżka parę razy, to wie pan, to miał okazję przemyśleć. Ale może te przemyślenia są trudniejsze, także od piątku do piątku jest tydzień. Panie pośle, i Platforma taki... nadal czeka na pana z otwartymi ramionami. Nie wiem, czy z otwartymi, czy wszyscy byliby szczęśliwi, ale myślę, że byłby to piękny pokaz, bo chyba takie rzeczy w polityce takich rzeczy w polityce nie widziałem, żeby ktoś potrafił zweryfikować swój ruch i powiedzieć, nie, no to pod chwilą emocji postąpiłem. Nie bardzo w to wierzę tak naprawdę, ale panie prezydencie, wiara umiera ostatnio. W uczciwość. Chce pan podobno przejąć czy objąć władzę w regionalnej platformie. Prawda?
No bardzo często to słyszę z ust różnych osób, no bo bardzo ale władzę o tych wyborach się też nie mówi. W tak demokratycznej partii, o tym mówiliśmy w pierwszej części, tak, poprzez wybory. I co to znaczy? No, że ktoś kogoś musi wybrać, żeby pełnić jakąś funkcję. No rozumiem. A pan zamierza... A te wybory to kiedy właściwie? Prawdopodobnie w ciągu najbliższych 3 tygodni, może miesiąca, będzie kolejna Rada Krajowa, na której zostanie uchwalony kalendarz wyborczy. Czyli tak październik wybory no, władz październik, regionalnych, listopad, władz platformy? Mówi się, no bo to trzeba sobie zdać sprawę, że to jest kilka poziomów wyborów, no i chwilkę to musi potrwać, także myślę, że między wrześniem, a może nawet listopadem to wszystko powinno się odbyć. A czyli co, tym razem to nie będzie wybór gabinetowy, tylko w pełni demokratyczne wybory? Jak zawsze w Platformie Obywatelskiej, panie redaktorze. Chyba, że wraca Tusk. Nie był to wybór gabinetowy, jeszcze raz podkreślę, nie wiem, może pan redaktor nie oglądał telewizji, nie widział pełnej sali w Warszawie, w hali Expo, na której członkowie Platformy, Rady Krajowej ma 200 członków, głosowali. 200 członków? Panie redaktorze, Rada Krajowa to są osoby wybierane przez pozostałych członków. A z jakiegoś powodu przewodniczącego w normalnym trybie wybieracie? Nie wybieraliśmy, panie redaktorze, nie wybieraliśmy przewodniczącego. No tak. Jeszcze raz to podkreślam. No właśnie. Wiceprzewodniczący, taki statut wybiera. Tak jest. I Rada Krajowa. Donald Tusk został wiceprzewodniczącym. Panie i ponieważ zrezygnował przewodniczący z racji swojego wieku, którego oczywiście nie wypominamy, został szefem, pełniącym obowiązki szefa Platformy Obywatelskiej. Zgodnie z zasadami. Zrezygnowała z tego zasadami zarządu. Demokracji. Chyba Ewa Kopacz zrezygnowała, bo była starsza od pani Ewa Kopacz zrezygnowała i pan minister wyleciał już niestety. Arłukowicz tak jest. Dobrze. Wracając do regionalnej platformy. Wystartuje pan w tych wyborach, które będą, to już chyba pewne, tak? Jesienią tego roku. Wyborach władz, nowych władz regionalnych platformy. Panie redaktorze, na pewno o tym pierwsze usłyszę kilka osób Platformy Obywatelskiej, bo z nimi będę o tym dyskutował, ale no, trzeba będzie tą decyzję jak najszybciej podjąć. Z całą pewnością. A czy pan się zdecydował? Nad tym bardzo mocno myślę. Bardzo mocno myślę. Tak. To czyli tak. Wystartuje pan w tym wyborach. Bardzo mocno nad tym myślę, ale o tym muszą dowiedzieć się wcześniej osoby, z którymi współpracowałem i współpracować. Mam nadzieję, będę. Partia, tak jak powiedziałem, Platforma Obywatelska jest partią demokratyczną. Po to są wybory, żeby w nich startować. Nie należy się obrażać, gdy się nie zawsze je wygrywa, bo na tym polega demokracja, tylko należy z tymi, którzy wygrywają, współpracować. Coś pan zamierza robić lepiej, inaczej niż Wojciech Saługa? On tak swoją drogą chyba rządzi Platformą w województwie od śmierci Tomasza Tomczykiewicza. Ja zawsze wspierałem i wspieram pana Wojciecha Saługę. Sam brałem udział w jego kampanii, gdy startował na szefa regionalnej Platformy. Pamięta pan, wtedy konkurentem był pan Kostępski i to pokazało, że się nie myliłem, bo gdzie jest pan Kostępski, a gdzie jest dzisiaj Wojciech Saługa. Wojciech Saługa jest członkiem Platformy Obywatelskiej i posłem Platformy Obywatelskiej. No i przez niestety, bo też znam bardzo dobrze pana Kostępskiego. Niestety mamy o jeden głos mniej w Senacie, który byłby bardzo ważny, żeby łatwiej podejmować w demokratycznym Senacie decyzje, bo tak jak mówię, ta większość byłaby o tą jedną osobę większa. Panie prezydencie, będą, to jeszcze kończąc tę opowieść wyborczą, będą wybory takie prawdziwe przewodniczącego Platformy w najbliższym czasie? Przewodniczącego, ale teraz nie mówimy o regionie, tylko... Nie, centralny władz. Nie odpowiem panu, panie redaktorze, na to pytanie, ponieważ tak jak mówiłem... Z tego co słyszę, to Donald Tusk zarządza... z tym mandatem ma dokończyć kadencję. Ponieważ różne słyszymy rzeczy na ten temat. Ja powiem tak, myślę, że dzisiaj nie najważniejszą rzeczą jest wybór przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, bo dzisiaj najważniejszą rzeczą jest to, co się dzieje, jeżeli nie po Polsce, pokazywanie naszych propozycji, przekonywanie do tych propozycji naszych mieszkańców, a na pewno ważną rzeczą są tutaj na dole regionalne wybory, ponieważ tutaj już kadencja upływa, bo jesteśmy parę lat szefami i dla dobra Platformy Demokracji te wybory są potrzebne, bo zmiany są potrzebne zawsze w panie każdej partii, ja żeby podoba... nowa energia wkraczała. Jeździcie po Polsce, znaczy jeździcie, Donald Tusk wyruszył w Polskę. Nie sam Donald Tusk jeździ wraz z parlamentarzystami. No naturalnie, jak panu się podoba ta opowieść nowego szefa o źle PiS, Kaczyńskiego, Ziobry? Jak mi się podoba? Mm-hmm.
trzeba było powtarzać to wszystko, co politycy PO właściwie powtarzają od 6 lat, tylko po prostu może nieco zręczniej retorycznie również. Znaczy, nie bardzo rozumiem pytanie pana redaktora, bo o tym, co się dzieje, my mówimy i trzeba to mówić, pokazywać i mam nadzieję, że lada chwila również pokażemy, jak to zmieniać. A właśnie, bo to, usłyszałem o źle z ust Donalda Tuska, nie bardzo wyłapałem, jak zamierza czynić dobro. Jak zamierza walczyć z tym? Platforma Obywatelska na swoich stronach Koalicji Obywatelskiej ma program wyborczy, który oczywiście w ramach kolejnych wyborów, które w ciągu najbliższych tych 2-3 lat będą, trzeba będzie dostosować do obecnych czasów. Także na pewno ten przekaz, ta informacja, co trzeba robić. Zresztą ja się z panem nie zgadzam, bo Donald Tusk bardzo wyraźnie mówi, co dzisiaj jest największym problemem Polaków. Największym problemem Polaków jest to, zwłaszcza ludzi młodych, że lada chwila będą musieli spłacać rachunki za wszystkie błędy obecnie rządzących, bo przecież pieniądze nie, często to również ja mówiłem, nie biorą się z rozdawnictwa, tylko z ciężkiej pracy. A dzisiaj sposób zarządzania naszym krajem powoduje, że inflacja bije wszelkie rekordy i wartość pieniądza drastycznie spada i to powoduje, że ludzie młodzi mają coraz większy problem. Nie, ale tu zapowiada, że wszystkie transfery socjalne, które PiS wprowadził, to uszanuje. Znaczy słyszałem o 500+, trudno mi jest mówić o innych. 500+ zdecydowanie tak. Chyba mówię o wszystkich. Bo to jest ten chyba główny transfer, który często, którym często straszy się Polaków, że gdy Platforma wróci do władzy, to tego typu programy zostaną zaniechane. Donald Tusk mówi wprost, nie, to nie jest prawda. Nie żal panu Rafała Trzaskowskiego w całej tej historii z wielkim powrotem Donalda Tuska? Rafał Trzaskowski jest jedną z głównych postaci Platformy Obywatelskiej, jedną z najważniejszych i mam nadzieję, że zostanie w bardzo dobry sposób wykorzystany do działań, które prowadzimy. Rafał Trzaskowski ma jednoczyć środowiska samorządowe, organizacji pozarządowych, organizuje kampus w trakcie wakacji, także tutaj nie widzę żadnego zagrożenia. Rafał Trzaskowski jest jedną z najważniejszych postaci. Nawet głosu mu nie udzieliliście podczas tej uroczystego zjazdu. No może był taki zamysł, proszę zwrócić uwagę, że ludzi ale Platformy? Głos zabrały tylko dwie najważniejsze z 3 najważniejszych postaci Platformy Obywatelskiej. No ta trzecia chyba mniej ważna. Nie, w żadnym wypadku. Donald Tusk jako pełniący obowiązki, no chyba nie wyobrażamy sobie, że nie zabierze głosu i tak, Borys Budka, naturalnie. Który przekazuje tą ale jeszcze w ubiegłym tygodniu Trzaskowski miał chyba, może miał nadzieję na demokrację w PO, bo mówił, że chce startować w wyborach na szefa partii. No i właściwie... No to było wybory, to wyzwanie rzucone Tuskowi, czy takie słowa na wiatr puszczone? Dlaczego na wiatr? Są jakieś wybory? No powiedział, że chce startować, jeżeli będą wybory. To w czym ma startować, skoro nie ma? Ale będą. No, każda kadencja kiedyś się kończy, każdy czas upływa i Rafał Trzaskowski jest czyli na tyle. 3 lata jeszcze. Ale panie redaktorze, nie wiemy, kiedy będą wybory w Platformie Obywatelskiej. Nie mamy tej wiedzy, kiedy będą wybory szefa Platformy Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski jest i będzie jeszcze przez długie lata główną postacią Platformy Obywatelskiej. Na zdjęciach nie wyglądał na zachwyconego. Nie chcę tutaj się bawić w eksperta od mowy ciała, ale tak wszyscy mówią, że niespecjalnie wyglądał na szczęśliwego. Nie znam się na mowie ciała tak naprawdę. Rozmawiałem z Rafałem Trzaskowskim w trakcie obrad. Mówił, że teraz przed nami wielka praca, wielka robota, żeby robić to, co robimy, wspólna Polska, kampus, to wszystko należy realizować po to, aby razem, wspólnie, bo Donald Tusk to nie jest zbawienie, które nagle zostało tam gdzieś z góry zesłane, to członkowie osoba... Platformy, słyszycie? To nie jest zbawienie, bo ja mam wrażenie, że tak właśnie sądzi, gdyby zrobić wybory, to ile dostał Budka w ostatnich wyborach z 80%, to tyle waszych członków sądzi, że to jest zbawienie. Nikt nie myśli, to jest, i nawet jak chcemy tak myśleć, to jest zbawienie na miesiąc, dwa, trzy, a potem ciężką pracą możemy to, co dzisiaj uruchomił Donald Tusk, utrzymywać. To tak nie działa. Donald Tusk sam nie wygra wyborów. Donald Tusk sam nie napędzi wyborców i nie da rady sam wszystkiego za nas zrobić. On może przyjechać, naładować nas energią, a później ta praca od podstaw jest zadaniem każdego członka, sympatyka, każdej osoby, która chce, żeby w Polsce zmieniła się władza i to my musimy go wspierać za miesiąc, dwa, trzy, gdy te pierwsze emocje no jednak opadną. Także
Nie, tak nawet nie myślmy, że tak jest i do tego potrzebny jest Borys Budka, do tego jest potrzebny Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Chęciński, Kowalski, każda inna osoba do tego, żeby tę energię, która została, przysłowiowy polski Kowalski czy Nowak. Przysłowiowy polski tak Janusz jest, Kowalski. Panie prezydencie, Ruch Wspólna Polska, Ruch Wspólna Polska Trzaskowskiego. W poniedziałek spotkaliście się na inauguracji, bo pan też w Ruchu Wspólna Polska uczestniczy. Ja przyznaję, że tak nadal do końca nie wiem, o co wam chodzi. Czy Trzaskowskiemu o co chodzi z tym Ruchem Wspólna Polska? Czy to jest nowa partia? Czy to jest frakcja? Czy to jest stowarzyszenie po prostu w obliczu też całej tej fali różnych właśnie... Panie redaktorze, już tyle było powiedziane, ale... No nie, tak, ale poniedziałek żartem, liczyłem na jakąś taką bardziej konkretną pół odpowiedź. Żartem, pół serio powiem, bo... W pierwszej części rozmowy mówił pan, że to nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami, także będziemy mieć dużo więcej czasu. Serdecznie zapraszam pana redaktora na stawiki w tych może fajnych, słonecznych warunkach przyrody. Spokojnie jeszcze raz panu redaktorowi wszystko wytłumaczę, bo naprawdę to jest proste. Ruch Wspólna, przepraszam, Ruch Wspólna Polska powstał po to, żeby jednoczyć samorządowców, żeby zachęcać ich do aktywnej pracy, bo dzisiaj jesteśmy na etapie, w którym środki do działań samorządowych są odbierane. Mamy kolejny program rządowy, 20 miliardów złotych, który wczoraj się okazało, że ja nie chcę mówić, bo jeszcze pewnie szczegóły gdzieś poznamy, ale nie bardzo widzę zasady, na których mają być znów dzielone pieniądze 20 miliardów złotych wszystkich Polaków. Nie wiem w jaki sposób do końca, bo nie ma jasnych zasad i reguł przyznawania tych środków. Tak jak mówię, zaznaczam, że jeszcze pewnie, choć już został ogłoszony, prawda, 1 lipca. Ale jeżeli to jest takie proste, z tym Ruchem Trzaskowskiego, wie pan, Karnowski, Jacek Karnowski też założył stowarzyszenie ogólnopolskie, też łączy samorządowców. Tak jest. W województwie macie Łączy Nas Samorząd, też są regionalne kolejne. Czyli Ruch Wspólna Polska to jest jakaś struktura nadrzędna wobec innych, bo tego... Nie, my jesteśmy, samorządowcy zawsze są współpracują i muszą wspólnie działać po to, żeby pokazywać swoje problemy. I myślę, że przyjdzie taki moment, w którym, przepraszam, klimatyzacja, w którym te wszystkie ruchy, pewnie będzie to bliżej wyborów, się połączą i wspólnie pokażą kandydatów na listach wyborczych, które będziemy chcieli wspierać jako samorządowcy. Tusk jest w stanie zjednoczyć, a może to Trzaskowski jest w stanie zjednoczyć opozycję przed tymi wyborami. Panie redaktorze, ja już to powtarzam cały czas. Każdy jest potrzebny, żeby zjednoczyć. Dzisiaj w Platformie mamy trzy główne postacie. Tusk, Trzaskowski, Borys Budka. Czyli powróciliśmy, można by powiedzieć, do korzeni, bo przecież tak powstawała Platforma i mam nadzieję, że dzięki temu tak jest. Tylko zawsze się tak zdarzało po tym, że dwie głowy tych dwóch po prawej i lewej toczyły się po schodach. No nie pamiętam, żeby się toczyły po schodach. Wiele osób chce działać dalej. Pamięta pan nazwiska tych tenorów, którzy zakładali Platformę z Donaldem Tuskiem? I Olchowski. Olchowski, potem jeszcze był Rokita. Rokita nie zakładał Platformy. Nie, zakładał Platformy, zakładały. Zyta Gilowska. I wszystkie trzy osoby do dzisiaj są osobami, o których pamiętamy, bo niestety pan Porzeński zginął w katastrofie smoleńskiej. No i dzisiaj również ta pamięć jest w Platformie opłacana. Wyobraża pan sobie, że jak się zjednoczycie przed tymi wyborami, również być może na przykład z ugrupowaniem Hołowni, to nie jest posłem gramatyką, może się spotkacie na jednej liście znowu. Dlatego tego typu odejścia, zwłaszcza takich osób, nie są dobrymi rozwiązaniami i ta druga strona powinna o tym pamiętać, bo ciężko się rozmawia z osobami, które kogoś zdradziły i to mówię niezłośliwie w stosunku do pana Hołowni, jeszcze raz podkreślam, tylko ogólnie do rozmów, bo ciężko sobie wyobrazić taką rozmowę za rok, dwa, gdy pan gramatyka będzie szefem struktur regionalnych Hołowni i gdy trzeba się spotkać i ustalać pewne szczegóły. Powiem tak, życie nas nauczyło, że jak ktoś, nie chcę powiedzieć słowo zrada, ale ono cały czas mi do głowy wchodzi, zdradzi raz, to nie jest powiedziane, albo najczęściej niestety tak się dzieje, że to jest gdzieś we krwi. Panie prezydencie, to jeszcze na koniec, wie pan, niby wakacje już się żegnamy, a tu w jakiś sezon ogórkowy, to w ogóle najlepsze. Ja się sezon ogórkowy właśnie. No właśnie, Lewica... Już dawno nie było sezonu ogórkowego. Już dawno nie było. Lewica zawiesiła Marka Balta i dwoje radnych sejmików, wie pan za co?
za to, że, o czym mówię od paru lat, o to, że mają koalicję z PiS-em i nie chcą się do niej przyznać. W końcu pan przewodniczący Czarzasty poseł Sosnowca posłuchał prezydenta Sosnowca? Tak, poseł Sosnowca posłuchał prezydenta Sosnowca. I teraz czekam na zawieszenie pana Czarzastego za głosowanie razem z PiS-em KPO. A to ciekawa historia. Co z tego wyniknie? No bo nie dobrze pamiętam, to z PiS-em głosowali, a jeżeli w Województwie Śląskim ktoś głosuje z PiS-em, został zawieszony, to nie uważa pan, że jak w Polsce głosuje z PiS-em, ponieważ się zawieszony? Nie zdarzało głosować z PiS-em? Nie pamiętam podwyżki. Panie redaktorze, są uchwały, są... Nie, mówię o Sejmie na przykład. Ale tak jak mówię, są uchwały, są ustawy, które się głosuje jednogłośnie, bo one są niekontrowersyjne i to byłoby dziwne, jakbyśmy zawsze z natury... kontrowersyjne, to pamiętam podwyżki dla Ale panie redaktorze, no posłów, nie możemy ministrów. Z natury od razu głosować przeciw. Jest wiele głosowań, które są wspólne, ale jest wiele głosowań, takie jak absolutorium, jak budżet, którym się głosuje oddzielnie, bo pokazuje się te różnice. I są takie głosowania jak KPO, które są bardzo ważne dla przyszłości Polski i tutaj też raczej powinno się pokazywać tą swoją odrębność i pokazywać to, że współpracuje się z dobrą stroną mocy, czyli na przykład samorządowcami. Ostatnie pytanie. Łukasz Podolski w Górniku Zabrze i co? Zazdrościcie w Sosnowcu? Nie, gratulujemy, bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że będę miał okazję zobaczyć Podolskiego w Ekstraklasie za 2 lata na stadionie nowym, na nowym stadionie Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Jak Zagłębie wygrywa z Górnikiem Zabrze z Podolskim w składzie. Życząc oczywiście Górnikowi Zabrze wszystkiego najlepszego. Zagłębie ma jakiegoś takiego sławnego swojego byłego, swojego wychowanka, którego mogłoby sprowadzić znaczy, panie redaktorze, w takich warunkach? Nie wiem, o kim pan mówi, bo my słynnych wychowanków mamy wielu, ale mamy zawodników, którzy no, grali w rotacji Polski, ale chyba raczej panu chodzi o osoby, które gdzieś tam za granicą się wychowały. Tak, był Eugen Polański przez jakiś czas. Chyba już nie, też. Chyba już nie gra w piłkę, ale też go tutaj... No, będziemy obserwować. Z wakacjami możemy pozdrowić. Łukasz Podolski ma 36 lat, oczywiście to jeszcze, wie pan, mistrzostwa Europy pokazują, że można. Ja myślę, że przy jego doświadczeniu, umiejętnościach i przy poziomie polskiej ekstraklasy będzie poradzi sobie. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, wiceprzewodniczący Platformy w Województwie Śląskim, był naszym gościem. Dziękuję bardzo i jeszcze raz żegnamy się z państwem na parę tygodni wakacyjnej przerwy. Choć przy tym, co się, panie redaktorze, dzieje w polityce, to nie wiadomo, czy przerwy nie trzeba będzie w Radiu Klika. Może będzie trzeba ją skrócić, zobaczymy. Ale wszystkich pozdrawiamy. Wszystkim życzymy wspaniałych udanych wakacji, zdrowych i słonecznych. Do zobaczenia najpewniej pod koniec sierpnia, może wcześniej. Zobaczymy, to od was zależy, zresztą od pana również. Zawsze można to powiedzieć, do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiamy jeszcze raz. Pozdrawiamy, do zobaczenia.